Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Coraz ciemniejsze chmury zbierają się nad śledztwem w sprawie tragedii, jaka wydarzyła się w przewodowie w dniu 15 listopada 2022 roku. By wyjaśnić sprawę tej eksplozji, potrzebna jest współpraca z Ukrainą. Strona ukraińska jednak milczy. I pojawiają się już głosy w przestrzeni publicznej, że śledztwo w tej sprawie trzeba będzie zawiesić, no, bądź umorzyć. Przypomnę tylko, że w ubiegłym roku na terenie leżącej niedaleko od granicy z Ukrainą wsi Przewodów w Powiecie chrubieszowskim w województwie lubelskim spadł pocisk ukraińskiej obrony powietrznej i w wyniku eksplozji zginęło dwóch obywateli Polski: 59-letni traktorzysta i 60-letni kierownik magazynu. Media polskie, media zagraniczne informowały szeroko, że był to właśnie pocisk ukraińskiej obrony powietrznej, że prawdopodobnie było ta cała sytuacja, ta tragedia była wynikiem nieszczęśliwego wypadku. Niemniej jednak mimo tego strona ukraińska nie przyznała się do winy. Nie padło słowo przepraszam ani ze strony prezydenta Ukrainy, ani premiera, ani w ogóle Szeroko pojętych władz ukraińskich. Nie ma także mowy o żadnych odszkodowaniach ze strony ukraińskiej dla rodzin ofiar, ofiar tej, tej tragedii. No i widzimy tutaj sytuację patową, w jakiej znaleźli się polscy śledczy, którzy potrzebują informacji od Ukraińców. Chodzi o to, aby, aby po prostu wiedzieć, przez kogo została wystrzelana, wystrzelona ta rakieta, aby konkretnie ustalić które osoby były odpowiedzialne za, za naciśnięcie przysłowiowego, przysłowiowego guzika. No i też trzeba tutaj podkreślić, że prokuratura post prowadząca postępowanie wysłała prośbę o przesłanie tych wszystkich informacji do ukraińskich instytucji. Niemniej jednak odpowiedzi nie ma od wielu. Od wielu miesięcy. I tutaj pojawiają się informacje, tak jak powiedziałem, w przestrzeni publicznej od jednego z prokuratorów, który powiedział wprost, że obawia się, że po jakimś czasie to śledztwo trzeba będzie. Będzie zawiesić. Zachowanie władz w Warszawie wobec tragedii w przewodowie, niezdolność do wyegzekwowania najbardziej takich, powiedziałbym, elementarnych kwestii od strony ukraińskiej, jak w soczewce, pokazuje indolencję państwa polskiego oraz naiwność elit rządzących. Te półtora roku takiej rozdmuchanej, emocjonalnej, niezwykle, powiedziałbym, naiwnej, atmosfery wokół pomaga, pomagania Ukrainie i to bezwarunkowego, bardzo często nieodpłatnego, pokazało, że elity III Rzeczpospolitej kompletnie nie nadają się do tego, aby prowadzić poważną politykę międzynarodową, aby prowadzić przede wszystkim podmiotową politykę międzynarodową. Dowiadujemy się, szanowni państwo, od Lloyda Ostina, od amerykańskiego sekretarza obrony, że Polska Przekazała stronie ukraińskiej łącznie około 100-kołowych transporterów opancerzonych Rosomak. Dowiadujemy się tego od amerykańskiego urzędnika, nie od urzędników polskich, którzy są zobowiązani do przekazywania takich informacji obywatelom, z których to pieniędzy przecież finansowane są zakupy zbrojeniowe. Mamy sytuację, w której Polska przekazała ogrom pomocy wojskowej nieodpłatnie. Ukrainie rozbrajając wojsko polskie. Do tej pory byliśmy informowani, że przekazywano stary, jakiś poradziecki sprzęt. No, okazuje się, że nie, że przekazuje się sprzęt nowy, sprzęt, który jest potrzebny Wojsku Polskiemu. Takie właśnie, taki właśnie jak KTO-Rosomak, czy chociażby armatochaubice Krab. Mamy sytuację, w której rząd w Warszawie świadomie rozbroił sporą część Wojska Polskiego. Sporą część jednostek przekazując nieodpłatnie sprzęt Ukrainie, nie otrzymując kompletnie nic w zamian. Byliśmy no, świadkami naprawdę żenujących, no takich powiedziałbym, festiwalu żenujących zachowań i postaw polityków, polityków w Polsce na czele z prezydentem i premierem w kontekście 80. rocznicy ludobójstwa na Wołyniu. Ze strony władz Ukrainy nie doczekaliśmy się żadnego gestu, żadnego słowa przepraszam, żadnej decyzji o wznowieniu ekshumacji polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa na Wołyniu. Mamy do czynienia z ogromną dysproporcją między tym, co się dzieje w relacjach polsko-ukraińskich, a relacjach niemiecko-ukraińskich. W sytuacji Niemiec właściwie bez żadnego problemu prowadzone są ekshumacje, Żołnierzy Wehrmachtu w sytuacji relacji Polski z Ukrainą jest problem w dostarczeniu najbardziej elementarnych informacji dotyczących no, zabicia dwóch polskich obywateli. Mamy, Szanowni Państwo, do czynienia z sytuacją, która będzie eskalowała. Ja od samego początku tego, tej nowej odsłony konfliktu rosyjsko-ukraińskiego mówiłem, że to nie nasza wojna, że Polska nie powinna militarnie wspierać Ukrainy, że może się to od odbić bardzo negatywnie na bezpieczeństwie nas wszystkich, że Ukraina nie będzie wdzięczna za otrzymaną pomoc, że Polska Rozbrajając się, jednocześnie szkoli i uzbraja em, armię państwa, które dzisiaj czci morderców Polaków, gdzie na Ukrainie stawiane są pomniki banderze Szuchewyczowi, gdzie rozwija się ta cała ideologia neobanderowska, gdzie Sąd Najwyższy Ukrainy dopuszcza obecność symboliki zbrodniczej waffen-SS w życiu, w życiu publicznym. To wszystko absolutnie nie powinno być tolerowane przez państwo polskie. Przymykanie na to oczu i mówienie, o jakiejś przyjaźni, o wspólnym wrogu, o no, potrzebie pomagania Ukrainy, bo, bo ta argumentacja właśnie mówi o tym mówi o, o narracji, oczywiście rządowej, że. Gdyby Polska nie wspierała Ukrainy, to Rosja zaatakowałaby Polskę. No to wszystko oczywiście jest naiwne, to wszystko jest propaganda. Rosja graniczy z Polską, Rosja ma całkiem sporą, sporą granicę, biorąc pod uwagę całą granicę państwa Związkowego Rosji i Białorusi. Gdyby Rosja chciała zaatakować Polskę, nie musiałaby rozpoczynać takiego ataku na Ukrainie. To, to wynika wprost z geografii, z geopolityki, ale wiemy doskonale, że tutaj nie o to chodzi, że ta cała pomoc była robiona pod Dyktando Waszyngtonu, pod dyktando interesów hegemonicznych Stanów Zjednoczonych, które prowadzą Proxy War, czyli wojnę zastępczą z Rosją. Prowadzą ją na, ją na terytorium Ukrainy, rękami Ukraińców i oczywiście przy ogromnym wsparciu militarnym i materialnym, finansowym państwa polskiego, czyli nas wszystkich jako, jako obywateli. Wyjściem z tej sytuacji geopolitycznej byłaby normalizacja relacji z Rosją i Białorusią. Myślę, że warto przypomnieć sobie słowa Jerzego Giedrojcia, który w Polsce jest czytany wybiórczo. Najczęściej czytany jest przez pryzmat koncepcji ULB, czyli tej koncepcji giedrojcia Miroszewskiego, czyli potrzeby budowy takiego sojuszu Polski z Ukrainą, Litwą i Białorusią, ale często przemilcza się te słowa Giedroycia, mówiące o tym, że jeżeli dojdą czy na Ukrainie, czy na Litwie, czy na Białorusi do władzy czynniki nacjonalistyczne budujące swoją tożsamość i tożsamość państwa. Na, na antypolonizmie, to należy się po prostu taktycznie, taktycznie zbliżyć do, do Rosji, i ta część już jest przemilczana w, wśród polskiego establishmentu. Natomiast warto o tym, o tym pamiętać, i to jest, to jest pewne, pewnego rodzaju antidotum na wzrastające nastroje nacjonalistyczne na Ukrainie. To wymagałoby oczywiście no, pewnego przewartościowania. I polityki zagranicznej, i polityki wewnętrznej w Polsce, odejścia od takich no, grania na, na emocjach, a postawieniu na politykę racjonalną, na politykę realną, na kontakty handlowe, gospodarcze, odejścia od, od rusofobii w życiu, w życiu publicznym. No, myślę, że wymagałoby to bardzo głębokich zmian, także. W służbach specjalnych w Polsce. Pytanie, czy dzisiaj Polska i Polacy są na to, na to gotowi. Jeżeli nie, to moim zdaniem będziemy nadal świadkami rosnącego antypolonizmu na, na Ukrainie i jeszcze większych roszczeń, jeszcze większej polityki roszczeniowej ze strony, ze strony Ukrainy, jak i cementowania sojuszu niemiecko-ukraińskiego. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia Księgarni Geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki zatytułowanej Geopolityka a Bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób przystępny pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały Polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w Księgarni Geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolityka.info.